Dobra, widzowie, mamy lipę. Mamy lipę mocno. Nie wiem, nagrywam ten odcinek od razu po poprzednim, ponieważ nie wiem, co mam z tym zrobić. Nie wiem, nie pójdę się pogadać z Dawidem chyba. Nie wiem, czy on będzie, ale mam nadzieję, że wpadnę na jakiś pomysł, jak to wszystko odkręcić. I wpadłem na jeden pomysł, który wydaje mi się być w miarę w porządku. Ale zanim do tego przejdziemy, to kończę łapkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco. Zapraszam na Polion Style'a, ponieważ tam możecie sobie kupić takie breloki, link jest oczywiście w opisie. Zachęcam też do wbicia na mój drugi kanał Szybson Plus, no i na kanał vlogowy, ponieważ jak tylko wrócę z Warszawy, teraz już zaczynamy działać tam naprawdę, bo już muszę, jest ładna pogoda. Musimy zacząć tam działać, bo już mi się chce nagrywać vlogi. Dobra, wracając do tego, co mamy tutaj do zrobienia. Wpadłem na pewien genialny pomysł. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu hejter miał jedną bazę tutaj właśnie na Palionowie, którą zrobił totalnie nielegalnie w miejscu, którym jest właśnie Tom. To jest jego tajna baza, nie wiem, czy pamiętacie. Tu się wchodziło tak mniej więcej, pyk, i jesteśmy w środku. No i uznałem, że to jest idealny moment na to, żeby przejąć tę bazę. Trzeba odwrócić uwagę hejtera od tego, co ja miałem tam. Czyli przejmujemy całkowicie tą bazę, sprawiamy, że to jest teraz moje miejsce i liczymy na to, że hejter zapomni całkowicie o tamtej piwnicy i skupi się na tym, że my przejęliśmy to miejsce. To miejsce nigdy nie powinno być jego, ale jestem gotowy mu to miejsce oddać tylko i wyłącznie dlatego, żeby się po prostu przestał interesować tamtą piwnicą. Więc w tym momencie przejmuję całkowicie to miejsce. Tylko pytanie teraz, jak ja mam to przejąć? Wydaje mi się, że tak, powinniśmy zrobić... Albo w ogóle nie będę mówił o tym, że to przejmuję. W sumie, kurczę, ej, no nie, czekajcie, muszę się nad tym zastanowić, bo jak tak teraz myślę, nie po to zrobiłem te całe karty dostępu, żeby teraz jakby to wszystko ukrywać. Mogę w sumie powiedzieć, że ta piwnica jest moja. Mogę na spokojnie w sumie, mógłbym tam wszystkich wprowadzić i powiedzieć, siema, patrzcie, jaką mam fajną piwnicę. W ogóle... Ej, mam pomysł, a jakby zrobić tu, otworzyć to w ogóle całkowicie przejście. Ej, dobra, mam lepszy pomysł. To jest chyba, kurczę, nie wiem, co Dave na to, ale mam nadzieję, że jakby się ze mną zgodzi. Otworzyć to miejsce całkowicie w ten sposób i po prostu niech jest to tak otwarte, nie? I jak ktoś to będzie, jak będzie chciał ktoś wejść i powie, ej, ciekawe co tutaj jest, zejdzie sobie na dół i powie, nie no, w sumie piwnica jak normalna, a tylko to trzeba zlikwidować. No tak. Trzeba zlikwidować to przejście. A lepiej niż zlikwidować to przejście, to trzeba po prostu za tym przejściem zrobić coś innego i usunąć to wyjście awaryjne, a wyjście awaryjne zrobić gdzie indziej. Tym się dzisiaj musimy zająć w takim razie. Ale poza tym przejmę również bazę hejtera, żeby po prostu, żeby się tam zdenerwował i żeby po prostu tam ewentualnie chciał ze mną jakieś potyczki robić, a nie właśnie związaną z tą piwnicą. Niech ta piwnica stanie się otwarta dla wszystkich i niech ta piwnica przestanie przyciągać uwagę. Taki jest plan w tym momencie. Dobra, czy ja mam ten deep slate jeszcze? Mam. Dobra, tak. I z tego się robiło... to się robiło tak? Nie. Jak to się robiło? Ja zapomniałem już, jakiś czas temu to robiłem tyle razy na odcinku, a teraz już nie pamiętam. Tu? Nie. To się robiło? Jak to się robiło? No nie, wytrzyj mnie. Nie. Dobra, czekajcie, tak to się robiło? Nie, no ja nie wiem. No wiem, że to się jakoś robiło mega prosto. Teraz nie umiem przypomnieć. Tu. Trzeba zrobić poliszet. Dobra, a jak się robiło ten poliszet, kurczę? Poliszet, gdzie to jest? Tu jest poliszet deep slate, dobra, ale ja potrzebuję ten zwykły poliszet. No nie, dobra, to się, no to musiało się robić w tym, mi się wydaje. Nie no, to nie. Wow, mam, też się nie przepalało tego w piecu, jestem pewien, że się nie przepalało tego w piecu. Jak to się robiło? Nie, ja nie wytrzymam, jak ja zaraz tego nie zobaczę, jak to się robiło. To musi gdzieś tu być. Musi gdzieś być tutaj ten, o jest, poliszet deep slate. No przecież mam, to cobblestone deep slate. A, deep slate zwykły. Tu jest pies pogrzebany, trzeba to dać i skopać. A, bo to są te, które ja przepaliłem, no tak. No tak, widzowie. No przecież, że oczywiście wpadę na genialny pomysł tego, żeby to po prostu przepalić i straciłem tylko i wyłącznie na tym czas. A tak, o nie. Właśnie czuję, że coś tutaj nie gra. Dobra, robimy tak, robimy do góry, skoki do góry. Fajnie, że mamy tutaj podwójnego skoka. To więcej jestem w stanie wybudować i zaraz to skopiemy wszystko na strzała, bo... Tak zwaliłem, że to się w ogóle nie... Trzeba to, jak najszybciej trzeba to wszystko naprawić. To jest teraz plan podstawowy. Dobra, mamy to postawione, czy to jest wszystko? Nie, możemy jeszcze więcej postawić. Stawiamy do końca, tak żeby mieć tego jak najwięcej. O nie, tu się skończył mi jump. O no, no, najgorzej. Chyba właśnie w takim miejscu się kopię takiej martwej strefy, gdzie tutaj w ogóle jump nie dosięga, bo powinienem go mieć teoretycznie. No dobra, już trudno. Ogarniemy to tak, jak mamy to ogarnąć i niech to po prostu funkcjonuje jakoś. Skopiemy to całe, dobra, chyba mi start. No dobra, skopię już to do końca, to już 20 bloków, nie? To mi to szybko zajmie tym kill-offem. Ja w ogóle musiałbym chyba sobie zrobić ten netherite'owy kill-off, bo mam ten diamentowy. A netherite'owy chyba działałby lepiej. Też na pewno szybciej by kopał. Chociaż w sumie...
Diamentowy jest takim klasykiem, wiecie. Dla mnie po prostu w Minecrafcie, nie wiem czy dla was też, ale taką ikoną Minecrafta jak dla mnie są diamenty po prostu. Przez tyle czasu diamenty były najlepszym itemem, że teraz jak ten netherite jest najlepszy, to dla mnie dalej podświadomie ten diament jest lepszy, wiecie, niż ten netherite. No a jednak mimo wszystko netherite powinien być, znaczy nie tyle co powinien, a na pewno jest lepszy od diamentów, no ale... Nie umiem tego przejeść w swojej głowie jakoś, kurczę, nie pasuje mi to, że to jest czarne. Ten diamentowy wygląda tak bogato, także jest naprawdę mocny. A ten netherite'owy tak... Tak nie wiem, czy macie tak samo, ale ja mam takie odczucie. Niestety towarzyszy mi takie coś. Dobra, skopiemy to całe zaraz. Idzie to dosyć szybko i idziemy z tego zrobić ten... jak to się nazywa? Ten poliszet, a później robimy z tego bricksy. Dobra, to jest plan, dobra. Już jestem zdenerwowany, widzowie. To trzeba się tym zająć, bo to jest naprawdę mega lipa. Dobra, robimy poliszet. Dobra, robimy teraz bricks. Robimy znowu poliszet, robimy znowu bricks. Dobra, mamy tego trochę porobione. Dobra, idziemy to robić na dół. Teraz trzeba się tym zająć. Teraz tak, ja muszę to na razie zamurować, bo na razie tam jeszcze nie jest to poukrywane. Więc murujemy to, schodzimy na dół. No kurczę, zejdź. Dobra, jest. Murujemy to i idziemy pracować. Idziemy pracować nad tym, żeby to wszystko zamurować. Przede wszystkim trzeba tutaj to zrobić. Czyli tak, pozbywamy się tych schodów całkowicie. Ojeny, tu z tym roboty będzie troszkę, ale dobra, myślę, że wyjdzie to na lepsze niż było. Robimy tak, niszczymy całkowicie te schody i teraz, co tutaj mamy? Tutaj my się wykopiemy na górę, no tak myślałem właśnie. Więc musimy zrobić to tyle, robimy coś takiego, takie przedłużenie. I teraz tą pochodnię rozwalamy, pyk, 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 dobra. Murujemy to w ten sposób, no i teraz, na szczęście hejter nie wszedł tu i nie wie jak daleko to idzie. Więc mam nadzieję, że tutaj jak damy jakieś skrzynki, że będzie to git. I teraz tak, musimy pójść w tam drugie miejsce, otwieramy to i musimy zrobić przejście teraz tam. I to przejście, no musimy zrobić w tym miejscu, no ja nie widzę innej opcji, nie? Rozwalamy to i robimy przejście w tym miejscu. Tutaj, tak, do przodu, najlepiej od razu w dół iść. Czyli tak, tutaj jedno w dół, dobra. Tak, i teraz jakoś powinniśmy skręcić w prawo, tak mi się wydaje. Tu. Dobra, jest idealnie, chyba idealnie na środku, yo! To jest ten umysł, widzowie. Dobra, tu mamy zrobione. I teraz schodki trzeba postawić, dobra. Schodek, schodek, schodek. O, tu mi blokuje coś, dobra. Robimy tak, tu. Wymurować to do góry trzeba i tutaj to samo. I tu schodek, 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 schodek. I w ten sposób mamy zejście tutaj na dół. Dobra, tam idzie kolejka, tutaj schodzimy sobie na dół i mamy przejście do tych wszystkich naszych miejsc. To jest dobre, co teraz zrobiliśmy. Mi się to podoba, murujemy to. Tu w tym miejscu stawiamy tak, bo to i tak prędzej czy później będzie trzeba zrobić na czarno wszystko, żeby to ładnie wyglądało. Mamy wyjście. To jest przygotowane, ale to nie wszystko. Chciałem się zająć jeszcze jedną rzeczą. Schodzimy tutaj na dół i tak przejmę tą bazę od hejtera. I tak to muszę zrobić. Tylko musimy to zrobić tak, żeby to nie było połączone z... Kurczę, jak to zrobić? Muszę zrobić jakieś dojście do tej bazy hejtera w taki sposób, żeby on nie mógł wejść tutaj, wiecie o co chodzi? Na przykład tutaj, jesteśmy teraz koło tej bazy i zrobić jakieś takie... Chciałbym to wejście wyeliminować, żeby tu nie było tego wejścia, żeby rozwalić ten przycisk i żeby nie dało się tu wejść, żeby hejter może w ogóle zapomniał o tym. I tak by było lepiej w sumie. Dobra, przejmujemy to i robimy tutaj stąd. Jak tu będziemy mieli przejście, otworzymy to i tu na przykład zrobić przejście w ten sposób. I teraz, co tu robi piasek dusz? Co to? To jest... A, my się dokopali się do domu Paliona tego starego. O nie, ten dom tam jest, to nie możemy tutaj się wkopywać. Dobra, czyli musimy znaleźć inne przejście. Dobra, czyli tutaj to nie może być. Dobra, musimy znaleźć inaczej. Inne dojście. Jak tam przejść teraz? Dobra. Wiem, dobra, mam pomysł. Robimy tak, tu przejście. Tu zamurujemy to chwilowo tak. I tutaj... niech jest zamurowane w ten sposób. I tu rozwalimy to. Tu coś, co to jest? Co to ma być? Dobra, no nie, no tutaj też nie możemy się wkopać. Ja nie wiem, dobra, to nie. To musimy to inaczej załatwić. Dobra, czy jak tam się dostać? Musimy zejść niżej tu, piętro. Dobra, i teraz robimy. Nie wiem co robimy. Jestem pogubiony lekko w moich decyzjach. Ale możemy zrobić tak, że po prostu przekopiemy się tu i stąd zrobimy przejście tam. Tylko teraz najważniejsze, co ja muszę zrobić, to zdobyć kordy. Musimy zdobyć kordy tego, jak wygląda, jak tam jest na zewnątrz. Dobra, uwaga, klikamy to, tyk. O, zdążyłem, dobra, jest świetnie. I teraz tak, musimy wejść do środka tej bazy. Czekajcie, muszę jeszcze ten przycisk się tu przyda jednak. Klikamy przycisk, tu otwieramy to, pyk, jesteśmy w środku. I teraz tak, wejście zrobilibyśmy może w tym miejscu jakoś. Albo w tym miejscu. Kopiemy się w dół.
Nie, mam pomysł. O, mam lepszy pomysł, mam lepszy pomysł. Wejście możemy zrobić tutaj przecież. Patrzcie, bo tutaj jest na przykład coś takiego. I tu by można było zrobić wejście na przykład. Coś w tym stylu. Coś takiego. Co myślicie? To jest, myślę, dobry pomysł. Tu zrobilibyśmy przejście i teraz do tego by się trzeba było dokopać. Nawet nie będę musiał, to może będzie to w ogóle na tej samej wysokości. Dobra, musimy zapisać kordy, więc na priv sobie zapiszę takie kordy właśnie. Minus 116, 63 i minus 119, minus 19. Dobra, to mamy wiadomości prywatnej do siebie. Dobra, usunąłem tą wiadomość, już raz sobie ją wysłałem. Dobra, świetnie. Mamy to napisane, teraz musimy pójść tam i spróbować się tu przekopać. I przekopiemy się w ten sposób do tej bazy i będzie wszystko git. Stajemy tu, pyk, otwórz się. Dobra, świetnie, idziemy na dół. Jak to powoli się tu przechodzi. Dobra, tu idziemy na dół. Tu nie ma sprinta w ogóle, dlaczego tu nie ma zasięgu na sprinta? Co jest grane? Ja tak powoli chodzę. Zaraz mnie denerwuje, dobra, tu. Mam, o, już mamy sprinta, świetnie, schodzimy na dół. I teraz tak, jaki tu jest poziom? 53, a tam było ile? Tam było 63. O, to musimy się troszkę podkopać do góry. To jednak jesteśmy tutaj, prawda? Nie tak nisko. Dobra, więc przekopmy się w ten sposób, jakoś tak byle jak, żeby po prostu się tam dostać póki co. Jak się tam dostaniemy, musimy przekopać się na poziom 63. Okej, tu mamy znowu coś, musimy się przekopać tak, żeby się w to nie wkopać. Więc robimy tak i teraz takie tam, jakie tam były kordy jeszcze. Minus 116, 19, czyli w tą stronę, minus 116. Minus 116 idzie... Kurczę, to trochę daleko. Ale dobra, przekopujemy się tu. Minus 116. Dobra, mamy 116. I jakie tam były drugi? I minus 19. Czyli w tą stronę... Co? W tamtą? Aha, bo ja jestem już pod tym jakby. Dobra, czekajcie. Minus 19. Dobra, tu. I teraz tu musimy zrobić takie wyjście po prostu, takie dziwne. Dobra, ale zróbmy takie wyjście po prostu. To jest póki co robione byle jak, ale musimy się tu dostać jakoś. Więc tu, o, jesteśmy, przekopaliśmy się, dobra. Jesteśmy w miejscu, w którym mieliśmy być. Czemu ja mam, nie, dobra, mam ten. Może mi się coś pomyliło. Dobra, mamy przejście. Jest ono zrobione byle jak, póki co, ale ono będzie zrobione lepiej. Ważne, żeby się dało póki co przejść, więc tutaj możemy to zamurować, żeby tutaj nie było przypału, żebyśmy nie wiedzieli, którędy iść. Tutaj, tu się do czegoś dokopaliśmy. To jest ten shulker box. Ja nie wiem, co to jest za miejsce w ogóle, ja pierwszy raz je widzę. Albo drugi, ja kiedyś coś takiego widziałem, ale nie wiem, że to. Dobra, i mamy to zrobione przejście. Jest elegancko. Przejęliśmy jego bazę, to jest najważniejsze. I na tym, że tak powiem, zakończam dzisiejszy odcinek. Wydaje mi się, że zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Przejęliśmy bazę, jest teraz podłączona tutaj do tego całego naszego obiegu. I, aha, i co najważniejsze, teraz musimy wyjść tędy. Zamurować, zamknąć to. Tutaj to na razie jeszcze zostawię zamurowane. Jeszcze tego nie będę odmurowywał na razie. Muszę to z Dave'em skonsultować. Pokażę mu, jak to działa i skonsultujemy to razem. A teraz w tym momencie muszę polecieć jeszcze tutaj i wywalić ten przycisk, żeby go tutaj nie było. I co najważniejsze, musimy zdezaktywować ten cały mechanizm. Bo jeżeli ten mechanizm będzie działał dalej, to jesteśmy, że tak powiem, lipę. Tu w ten sposób go dezaktywujemy i jest... Ojojoj, to się otworzyło. Czyli to musi być pod zasilaniem, ale nie może być... Dobra, czyli robimy tak. Stawiamy to tu, tu, pyk. I jest pod zasilaniem teraz, dobra, wychodzimy stąd. Murujemy to, jest git. Dobra, przygotowane mamy wszystko, przejęliśmy bazę hejtera. Można iść spokojnie spać.